zajętych, bardzo zatroskanych o przyszłość swojej ojczyzny. I ja wczoraj, no idąc, chcieliśmy rozmawiać, cieszyliśmy się z tego. Trwało bardzo długo i w czasie tej drogi pod pałac prezydencki upewniłem się, że nie oddamy wolności, że rozpoczął się pewien proces, który sprawi, że ci, którzy myślą, że można wszystkie, całą władzę, wszystkie decyzje skupić w rękach jednego człowieka, są w mniejszości, bo ich jest na pewno mniej. To pewnie będzie droga nie liczona na dni i tygodnie, ale na miesiące, ale wierzę, że zakończy się pozytywnie. Dziękuję wam, że jesteście dzisiaj, dziękuję, że pewnie będziecie też. Dziękuję.